Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj wyjątkowo nie będę mówił o broni białej. Dzisiaj sobie powiemy znowu trochę o innych japonaliach, o tym, co samuraj miał przy sobie poza mieczem. No i dzisiejszym bohaterem jest Kiseru, ok? I to jest Kiseru Zutsu, to jest Inro. No i o Inro robiłem, czyli o takim tutaj przyczepianym do pasa właśnie pojemniku, osobny materiał. Polecam. To Inro jest skórzane i służyło do... Zresztą tutaj, jak sama ozdoba pokazuje nam, dochowania tytoniu, bo tutaj jest samuraj, który pali sobie fajkę. No i właśnie, czym było kiresu? Kiresu to jest fajka do palenia tytoniu, który o tutaj jeszcze w środku jest, żeby było śmiesznie. Oczywiście to jest mocno zwietrzałe, bo to jest taki tytoń w ogóle posiekany na tak drobne kawałki, że przypomina wręcz włosy. On się nazywa kizami. Jeśli chodzi w ogóle o tytoń w Japonii, to w 1570 chyba pierwszy raz odnotowano, że tytoń dotarł na wyspy, zaczęto go tam palić i tak dalej, ale dopiero w XVII wieku stał się popularny. Właśnie taki przybornik palacza pełen wygląda w ten sposób. To jest jedynie pojemnik. W środku mamy fajkę. Tak wygląda taka fajeczka. Ona i to jest kiresu. Okay? To jest w ogóle rau kiresu, czyli taka częściowa fajka, to środkowa część jest zrobiona z bambusa, ustnik jest tutaj z mosiądzu, z takimi srebrnymi srebrzeniami, złoceniami, tak samo jak wylot fajki. Okay? Były też fajki całkowicie wykonane z metalu. One przypominają trochę fajki do palenia opium, ale to są fajki do palenia tytoniu. Wzór, że tak powiem, jak zwykle jest trochę ściągnięty z Chin. Tak czy inaczej, te pudełka tutaj też są dość misterne. Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi ogólnie o samo kiresu zutsu i inro, to one były robione z drogich materiałów. To jest naprawdę wysokiej klasy tutaj przedmiot, który znalazłem specjalnie dla jednego z moich klientów. Tutaj mamy inro skórzane, co prawda, ale tutaj jest srebrzony i złocony taki samuraj, który tu relaksuje się i pali sobie należąco, podziwiając widoki symbolizowane tu przez ten wzór, taki fajeczkę po prostu, bardzo podobną do tej, co jest w środku, w tym takim pokrowcu. Tutaj jest drobny koralik, on jest chyba tam z polerowanego agatu. Tu mamy z kolei właśnie kiresu zutsu, czyli ten pokrowiec na fajkę. Wykończenia tutaj są z mosiądzu. W każdym razie on ma tutaj widok z górą Fuji, takiego pana tu z pochodnią. Nie do końca tutaj widocznego, bo to złocenie zostało troszeczkę przetarte niestety. Więc twarz się zatarła. W każdym razie on idzie tu z pochodnią i jakby trzyma nad sobą kawałek draperii. W sumie nie wiem do końca, o co chodzi. Z boku jest kirimon. Bardzo to wszystko jest ładne. Fuji-san w tle i brązowa laka, taka bardzo hebanowa. Tutaj jest użyta do
pokrycia tego pojemnika na fajkę, więc jest to ekskluzywny zestaw. Jeśli chodzi o używanie go faktycznie do palenia tytoniu, to w przypadku fajki trzyczęściowej, gdzie część fajki jest wykonana z wydrążonego bambusa, no to raczej bym tego nie robił, ale są też kiresu wykonane w całości na przykład ze srebra. Przypominają trochę nasze zachodnie fiwki i wtedy naprawdę nie ma sprawy. Tak czy inaczej, fajne jest to akcesorium. Nie jest to rzecz aż tak droga jak miecze. Jeśli ktoś kolekcjonuje takie samurajskie gadżety, myślę, że warto mieć. Współcześnie też są produkowane, chociaż stosunkowo rzadko. Jeszcze jest problem językowy, bo dzisiaj słowo kiresu znaczy coś innego. W potocznym języku coś takiego jak tam, nie wiem, jeżdżenie na gapę czy coś w tym stylu, więc nakłada się z jakimś słowem slangowym i są problemy z komunikacją. Tak czy inaczej, tak to wygląda. To jest oczywiście przedmiot bardzo wysokiej klasy, antyk z okresu Edo. Wszystko zostało tu ręcznie wykonane i to jest pojedyncza sztuka, ale jeśli interesują Was takie przedmioty, to zapraszam bardzo do uczestnictwa w aukcji antyków. W tym roku aukcja nazywała się Nihonto i była organizowana przez galerię Ikikata. W przyszłym roku ja będę razem z tą galerią współorganizował kolejną aukcję. Myślę, że raczej jest wielce prawdopodobne, że jakieś kiresu razem z tym pełnym zestawem trafi na tą aukcję, więc jak ktoś lubi takie rzeczy, to zapraszam serdecznie. A tymczasem już wiecie, jak wyglądało zestaw taki palacza. Trzeba powiedzieć, że w ogóle tytoń w Japonii był stosunkowo drogi, więc dlatego zdabiano wszystkie te gadżety przy tym i wykonywano z dość drogich materiałów i one bywają bardzo piękne, bo było to oznaką wysokiego statusu społecznego. I też w okresie Edo, kiedy właśnie palenie tytoniu było bardzo popularne i tego typu gadżety również. Jakby pamiętajmy, że to był okres generalnie, w którym nie było już wojen, stabilizacji, rozwoju i tak dalej. No i generalnie, jak się było kogoś w gości, to trzeba było się najpierw rozbroić, trzeba było zostawić miecz u wejścia do domu. W związku z tym często podobnie jak yatate, czyli ten pojemnik taki napędzel i kałamarz, również tych fajek używano troszeczkę do samoobrony, jak kubotanów współcześnie i tak dalej. Są odnotowane takie przypadki, są rozrysowane nawet takie sposoby użycia tych fajek jak do samoobrony, więc używano tego. Szczególnie tych całkowicie stalowych, w sensie całkowicie metalowych, bo one nie zawsze ze stali były, do obrony własnej. To są takie właśnie pierwowzory kubotanu czy jawary, jak kto woli, i historyczne początki tego narzędzia do samoobrony. Może o tym kiedyś powiem. Dzisiaj się skupiłem na opisie tego pięknego przedmiotu i na tym, żeby w ogóle Was troszeczkę doedukować, że istnieje takie coś, bo wiecie, my machamy mieczami, zajmujemy się fechtunkiem, albo ktoś kolekcjonuje miecze, a tutaj jest dużo rzeczy pięknych około tematu. Może Was to zainteresuje, może nie. Zawsze warto podać trochę wiedzy dalej. Do zobaczenia następnym razem. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, jeśli macie tutaj jakiś pomysł, o czym bym mógł Wam powiedzieć, to po prostu piszcie. Do zobaczenia następnym razem.